Witam bardzo serdecznie w kolejnej części Zagrajmy w Zagubione Światy 4 Jeźdźcy. A skończyliśmy na tym, że tutaj dwóch jeźdźców się pobiło i zamienili się w posągi. Tak to było? Powiem tę książkę. Zniszczenie ognia i mrozu. Gromir naprawdę nam pomógł. Oszukał jeźdźców, tworząc fałszywy kompas. Chęć posiadania władzy zmroczyła ich do tego stopnia, że zabili się wzajemnie o walce. W walce o sztuczny artefakt. I tak to właśnie było. Pokaż mi tylko mapę. Kanion. Dobra, zerknijmy, co tutaj jest. W środku coś błyszczy. Muszę jakoś dostać się do środka. Błyszczu, błyszczu. I tylko tyle? Ten tutaj nic? A gdybym mu bił ten róg? Nie bardzo. A złoto posypał? Też nie. A prochem? Nie. Kwedrańskiego drzewa też nie. Wody dalej tam. Też nic. Czy to jest jego serce? Kamienne serce. Tak jest. Tak jest. Tutaj. O! W środku coś błyszczy. Dawaj. Kamienne serce numer 2. I zniknęli. Klucz. Pokonani jeźdźcy. Zadanie ukończone. Pokaż mi tutaj co. Szczątki ognia i mrozu. Jeźdźcy obrócili się w kamień. Obejrzeliśmy ich ciała i natrafiliśmy na coś niesamowitego. Obaj mieli na piersi dziwne artefakty, przypominające kamienne serca. Może nam się kiedyś przydadzą. Na pewno nam się przydadzą. Tylko kiedy? Aha, tutaj nie mam wskazówek jeszcze. A pokaż mi tą mapę. Równia. Co tu jest w równi? To jest chatka Marynę. O. Muszę pokazać druidowi kamienne serce jeźdźca. Pokaż mi niebieskie. Is that you? I see you've already met. While you were away, I learned about two other horsemen. Scared halflings ran to me saying they saw a horseman by the name of Death in the swamps. I know nothing of the whereabouts of the second horseman, though. So, you brought the compass, right? What? You lost it? Oh, gods! What shall we do? What's this? You retrieved Heat and Chill's hearts? Hmm, that's interesting. I'll take these stones and try to inquire about their essence. In the meantime, you set out to the swamps. And examine Death's lair. He may have the compass. If he does, take it away from him at all costs. Figurka Krasnala. Nie muszę go ją tutaj gdzieś włożyć? Nie, kurczę, gdzieś widziałem tą figurkę. Gdzieś brakowało jednej części. Tylko gdzie? Wioska Niziołków. Tu. Przesuń ramki u dołu tak, aby wybrać bronie, takie jak tarcze u góry. No to mi się wydaje, że ten. A tutaj? Dobrze? Niedobrze. A może mają być wszystkiego jednego koloru? Tak. Najpierw ustawiamy jednego. Albo inaczej, teraz czerwony. Pięknie. Niebiesko-żółty. Teraz żółty, chyba ten. Ten i ten. I zielony. Tu jest zielony z dodatkiem żółtego, czyli będzie ten. Ten
I ten? Nie. Zielony. To ten nie pasuje. Wyszedłem? Kurczę, od nowa. Dobra, jedziemy teraz lewego. Żółty to będzie ten. Ten. Nie ten. Proszę. Fiolet. 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 Teraz czerwonego. Niebieski. Żółty. O. Co teraz? Ten? A może ten miał być? Zielony. Mamy runę. I to wszystko? W paszczy jelenia utkwiło drewniane kółko. Ja tutaj miałem coś powiesić, żeby mu się ta paszcza otworzyła, ale nie mam co. A może butelka wody? Też nie. Dobra, może kiedy indziej tutaj przyjdziemy. Jeszcze coś jest do zrobienia. A tu jest ta runa chyba. Okej. Okay. Tu już widzę, że jest jakaś karteczka. Szmata jest niepotrzebna. Ale... obiekty by się przydały. Dobra. Chimera z bagien. Mitologiczna bestia, choć niektórzy twierdzą, że istnieje naprawdę. Pół lew, pół gryf. Zamiast ogona posiada jadowitą żmiję. Chimera jest śmiertelnym wrogiem mieszkających na bagnach wielkoludów. Nikt nie pamięta, kto sprowadził chimerę na bagna, ale ktokolwiek ją spotka, może pożegnać się ze swym życiem. Brama musi otwierać się gdzieś indziej. Ja bym zabrał tą buteleczkę. Buteleczka. Otwór jest zabezpieczony mechanizmem. Muszę coś wymyślić. Tu też coś jest? Tu jest kłódka. Bez klucza nie otworzą zamka. A ja... Czekaj. A tu jest zwykły klucz. A ja mam niezwykły klucz. Koszyk. To wszystko. Potrzebuję czegoś cienkiego do podważenia haczyka. Dobrze, ale zanim tam wejdziemy, ja bym proponował tutaj jeszcze poszukać tego elementu do maszyny. Chatka wilkołaka, skraj bagna, dobra. Szukamy. Mamy element maszyny.
Ale jeszcze brakuje nam obiektu zmiennokształtnego. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj w krzokach też nic nie ma. Komin? Komin też nie. Może tutaj coś też nic nie ma. Nic. Z początku myślałem, że to będzie ta szmata, ale też nie. No niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Dobra, może później to znajdę. What? Oh no, who are you? Why did you come here? Get out while you can. No, I'm not a prisoner. I locked myself in. Persistent type you are. All right, I'll explain. Name's Falcon. I lock myself in the cage each full moon, simply because I'm a werewolf. And today is a full moon, and I ran out of my turning potion. It helps me stay in my usual form, even during the full moon. If you need my help, help me first. Brew me another potion, would you? The recipe's on the table. Dobra, przepis jest na stole. Ale, dobra, mamy obiekt zmiennokształtny, dobra. W tym pomieszczeniu mamy obiekt zmiennokształtny, ale nie mamy elementu maszyny. A jak wejdziemy na zewnątrz, to znów nie mamy obiektu zmiennokształtnego. No i tak to jest. On będzie gdzieś tusowany. Albo i nie. Chochla. Eliksir zmiany. Zapobiega przemianie wilkołaka w wilka podczas pełni księżyca. Zapewnia zwykły wygląd stworzenia i jasność umysłu. Składniki. Sok z wilczych jagód. Popiół. Prochy inteligentnego stworzenia. Skąd wziąć inteligentne stworzenie? Tam też do góry mogę wejść? There's nothing interesting in my attic. You'd better prepare. No dobra. Chłopie. I don't know what happened. When I began to burn wood in the stove, the smoke goes inside the house. Tu coś jest, muszę zapamiętać ten obrazek, może przyda się później. Sierść. Tutaj już nic nie ma. O, 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 mamy element. Sok z wilczych jagód, popiół, mam popiół i prochy. I prochy, mogę to otworzyć? Mogę. Medalion, to wszystko. No to dobra, na zewnątrz chodź. Nie daje mi to spokoju. Ten element. Aż tak dobrze nie może być schowany. Musi gdzieś tu być widoczny. Dobra. Zróbmy tak. Chatka wilkołaka. Mroźne góry. Pustynia. Kopalnia. Co tu jest do zrobienia? This is a secret entrance to the lair of the Black Horseman who attacked you. He spent the last few... Wow. Gdzie my jesteśmy?
Mamy element maszyny. This is a fire statue. The torch. This is a fire statue. Przydałoby mu się to... O, tu mamy obiekt zmiennokształtny, super. Tu jest jakaś dziura. Figurka krasnala. Tutaj. Widzę znak klucza na skrzyni. To oznacza, że tu się zmieści drugie ostrze siekiery. Powinnam tu coś podpalić. Sierść? Nie mam czego podpalić. Nie mogę tego, a mogę to młotkiem uderzyć? Potrzebuję czegoś mocniejszego. Nie wszystkie części są na miejscu. No i co? This is a fire statue. Przydałaby mi się ta pochodnia, to ja wiem. Aha, tu muszę włożyć jakieś trzy znaczki. This is a fire statue. Świątynia Krasnali. O, 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 o. Cóż to za zbroja? Co to jest? Medalion. Medalion. Gdzie go teraz włożyć? Ale mi się odblokowało dużo rzeczy. Chatka Maruna. Coś tu zaszyfrowano. Tamtego już nie potrzebuję. Czy potrzebuję? Chyba nie potrzebuję. Tam nie muszę iść. To miejsce na cztery figurki. Dobra, ja mam dopiero dwie. Tu jest ta maszyna. No i co? To wszystko? W tym miejscu? W tym miejscu to wszystko. To teraz Mroźne Góry. Cmentarz Krasnali. Zobaczmy tutaj, co jest. This is a real... This is a real... Tarcza Krasnali. O, 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 o. Urna z prochami. Urna z prochami. Tutaj mamy cała wioska górskich wielkoludów. Ja muszę to roztopić w jakiś sposób. Nie mogę tego użyć. Goat totem is a typical representation of the cult. Będzie trzeba przymocować. Goat totem is a typical... Aha, ja mam teraz taką chochelkę. Popatrzcie. Klocki. O, już wiem do czego będą te klocki mi potrzebne. Namiot. Co jest w namiocie? Ale my skaczemy po tych lokacjach, aż to jest niemożliwe. Gdzie widziałem coś podobnego? Nie wiem. Ja już nie wiem, gdzie co jest. W rękach daleko koszyk. Wszystko już? Jeszcze? Dobra. Tutaj jest... Aha, tu możemy to wrzucić. Buteleczka, mamy buteleczkę nawet. Tu mogę przygotować eliksir zmiany Fanglona. No to sierść. Nie sierść. Trochę popiołu. I prochów.
Eliksir zmiany. Mamy już eliksir zmiany. Wracam na pustynię teraz. Wioska ognia. Klocki. Gdzie się układało? Tutaj się układało klocki. Pokaż mi to. Ułóż wszystkie kształty wewnątrz ramki. Zwróć uwagę na kolory. Mogę to przesunąć tu? Mogę. Ułóż wszystkie kształty wewnątrz ramki. A, dobra, tutaj. W tym, tak? Tak, w tym miejscu. Ojej, jakoś nigdy nie byłem specjalistą od gry Tetris. Dobra, ja chyba sobie dam z tym spokój. Nigdy nie lubiłem gry Tetris i to się nie zmieniło do dzisiaj. Jesteśmy teraz na pustyni. Jesteśmy. Aha, wiosce. Dobra. Bagna. Chatka wilkołaka. No, that's better. Thanks. I'll stay in the cage just in case. Now your turn. Tell me what you want of me. You want to cross the swamps, but why? Do you even realize what danger awaits there? At the edge of the swamps stands Horseman Death's castle. No living thing can survive in its vicinity. But if you're ready to meet him, I'll help you. You need my magic lantern to not drown in the swamp. If you light it correctly, it'll show you a safe path. The lantern's in the attic. Take this key. You'll also find the lantern manual there. Klucz. Klucz, klucz, klucz. Co my tu mamy? O, już coś widzę, jakieś trybko. Jakieś trybko, co to? O, jest. Komin jest zatkany, jak mogę go przeczyścić? Właśnie, jakbym go mógł przeczyścić? Potrzebowałbym coś długiego. Tu coś jeszcze jest. Potrzebuję czegoś do otwarcia zamka. Młotek. Nie. Wycior. Proszę, mamy. Ale jeszcze... O, jest. Co to był? Aha, dobra, element maszyny. A ja teraz jeszcze potrzebuję ten. Jak to się nazywa? Zmiennokształtny. Przepis na płyn do latarni. Światło magicznej latarni pokazuje ścieżki, którymi chodzą wilk... Chadza wilkołak. Można dzięki temu znaleźć bezpieczne przejście przez bagno. Do latarni potrzeba jednak... specjalnego eliksiru. Sok kaktusowy, pył księżycowy, kwiat rajskiego drzewa, złoto. Ja mam złoto przy okazji. Śruba jest mocno przykręcona. Tutaj. Mechanizmowi brakuje zębatki. Tu musimy coś mieć ostrego pewnie. Sądząc po wgłębieniu, jak kiedyś stała tu figurka. W doniczce mogłabym znaleźć coś przydatnego. Ale kurczę. O, właśnie, już zaczynamy. Mamy pierwszy przedmiot. I teraz już powinno iść z górki. Zębatka jest zardzewiała. Mamy ordzewiacz. Proszę. Mamy piękną zębatkę. Możemy ją teraz zabrać i ją włożyć w to miejsce. I klops. Stoimy znowu w miejscu. Za deskami może być coś interesującego, ale żeby to odsunąć, to pewnie będziemy musieli mieć coś ostrego. Tutaj brakuje części płaskorzeźby. Tu brakuje skorpiona.
Jest i młotek. Mamy klucz. Tu będziemy mogli to odkręcić. Mamy kolejną zębatkę. Zębatkę możemy włożyć tu. Ok, mamy płaskorzeźbę. Będziemy mogli ją włożyć w to miejsce. Tak? To teraz brakuje nam drugiej płaskorzeźby. I możemy zabrać szkło? Możemy. Mamy skorpiona. Tu będzie pewnie druga część płaskorzeźby i mocujemy ją tu. I latarnia. To będziemy mogli włożyć temu. Pewnie jeleniowi w paszczę. Teraz chwila skupienia, bo szukamy elementu zmiennokształtnego. Albo jeszcze to przeczyścimy. Dobra. Mamy tu to. Fiolka. Fiolka. No nie fajnie, nie fajnie. Nie, tutaj nic nie zrobimy. Ale kurczę ty, żeby nie widzieć, gdzie jest ten element zmiennokształtny. Na pewno tu jest? Na pewno jest. Troszeczkę mnie to tak drażni, że nie mogę tego znaleźć. Dobra. Nic za to nie poradzę chyba. Gdybyście wy widzieli ten element, to proszę pisać w komentarzu. Kamienny kwiat. Dobra. W tym miejscu zakończymy tą... Jestem tutaj? Dobra. W tym miejscu zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciuka za komentarz. Ja już dziękuję i do usłyszenia w następnej części. Bye.